Drodzy bracia i siostry, dziękujemy Panu Bogu, że nas zgromadził tutaj w imię Jezusa Zmartwychwstałego i w miłości Ducha Świętego. Dziękujemy Bogu również za dar Pauliny, błogosławionej Pauliny Jaricho dla Kościoła i dla całego świata. Dziękujemy Panu Bogu za dar Kościoła Liońskiego dla całego świata. Przyjmijcie podziękowanie Kościole, który jest w Lyonie, za to, że świat czynicie bardziej ewangeliczny. Pozwólcie mi, że zaproponuję Wam kilka myśli na temat usłyszanej przed chwilą Ewangelii. Rozpocznijmy. Zapytajmy się, jak mogę znać, że ktoś mnie kocha? Jak mogę znać, że ja kocham kogoś? Jak? Oczywiście możemy odpowiedzieć mówiąc, jeśli pilnujemy, cieszymy się z prezentu, który otrzymaliśmy, jeśli nosimy czyjegoś zdjęcie kogoś, jeśli zachowujemy zdjęcia, listy, SMS-y, selfie, maile, i które czytamy kilkakrotnie, bo jest nam miło czytać to, co otrzymaliśmy od kogoś. To nasze doświadczenie, nasze ludzkie miłości. Jakby potwierdza słowa z Jezusowej Ewangelii. Ten, kto mnie kocha, będzie zachowywał moje słowo. Zachować dar Bożego Słowa. To znaczy kochać Boga. Czy dość kochamy Jezusa, skoro On sam jest Słowem Ojca, który nas posyła? Przyjąć Słowo Jezusa, nauczyć się od Jezusa Jego Słowa, po to, by się tym Słowem modlić. Jak robiła to błogosławiona Paulina Jaricho. Nie chodzi o sentymenty. I to nie znaczy wcale, aby zamknąć Słowo Boże w jakimś skarbcu. Jeśli mnie kochacie, będziecie zachowywali moje słowo, powtarza Jezus. Znamy przecież przykazanie Jezusa, który mówi: miłujcie się wzajemnie jeden drugiego, jak ja was umiłowałem. Wierność ala słowo, słowu Jezusa zakłada, że będziemy żyli według tego słowa, że będziemy postępowali według słowa i że z tego słowa uczynimy swoistą regułę życia. Nigdy nie wolno nam zapomnieć, że Jezus nie jest tylko tym, który głosi Słowo Boże. On sam jest Słowem, które się stało człowiekiem. Przyjąć Jezusa, przyjąć Jego Słowo, to pozwolić Jezusowi zamieszkać w moim sercu, w moim życiu. Aktywnie zamieszkać, czyli że to zamieszkanie będzie wpływało na moje postępowanie. Mam jako człowiek żyć w moim ciele jako Syn Boży, który posyła swego Syna, aby stał się jednym z nas. Kochać Boga to mieć świadomość, że Bóg kocha mnie pierwszym w Jezusie Chrystusie, którego posyła. Żyć
kochać i działać. W Paulinie Jericho widzimy jeden żywe świadectwo potęgi miłości dla Boga. To nas sprowadzi. Kochać Jezusa, będąc wierny Jego Słowu, jest darem Boga w Duchu Świętym. Jezus mówi, paraklet, obrońca, Duch Święty, którego Ojciec wam pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy. I sobie przypomnijcie o wszystkim, co ja wam powiedziałem. Drodzy bracia i siostry, jesteśmy słabymi istotami ludzkimi. Gdy nie rozumiemy czegoś kompletnie do końca, i często zapominamy, zostawiamy, nie mamy do zbyt dobrej pamięci. Petet niektórzy, tak. Czasami wybieramy sobie to, co chcielibyśmy zapamiętać. To, co jest dla mnie, co jest miłe, co jest przyjemne, tego chętnie słucham. Ale z kolei ci słowo domaga, bym zrezygnował z czegoś, bym złożył ofiarę z siebie, wtedy chętnie zapominam. Taki jestem. Powinniśmy zgodzić się, że kochać Jezusa, by zachować Jego słowa, to nie jest możliwe tylko o siłach ludzkich. Bóg o to wie. On wie, że nie możemy zrobić tego sami, by zachować Słowo Boże. Dlatego wysyła nam Ducha Świętego, który by nas nieustannie nauczał, nieustannie przypominał słowa Jezusa i pomagał je wprowadzić w życie. Kochać Jezusa to znaczy zakłada być otwartym na niespodzianki Ducha Świętego i na Jego działanie. W dzisiejszym pierwszym czytaniu uczniowie apostołowie słuchali Ducha Świętego, który pomagał im zrozumieć słowo Jezusa w zupełnie nowy sposób. I tylko dlatego otworzyli misję Jezusa dla osób, którzy byli pogańskiego pochodzenia. Duch Święty zawsze nas prowadzi, byśmy szli w kierunku wszystkich, z misją miłości, do wszystkich, którzy do tej pory tej miłości nie znają. Duch Święty pomaga nam, abyśmy nie zatrzymywali Słowa Bożego dla siebie, ale byli gotowi je głosić. Duch Święty ciągle otwiera nam nowe drogi, żeby miłość Boże i Słowo Boże mogła bardziej dotknąć wszystkich ludzi. Jesteśmy zachwyceni, jak mocno Paulina Jericho uległa Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu z nowymi ideami i z nowymi inicjatywami, po to, by Ewangelia mogła być głoszona i dla służby ubogim. W ten sposób ona kontynuowała wielką tradycję kościelnańskiego, misyjną i socjalną dla potrzebujących. Mamy świadomość, że przyjąć dar Ducha Świętego to też wielka, wielka odpowiedzialność i niestety często także prześladowania. To, co się tyczy doświadczenia apostołów świętych i męczenników, jesteśmy także jednak pocieszeni przez jeszcze jeden dar Ducha Świętego, przez dar pokoju. Przecież Jezus mówi, że daję wam mój pokój, zostawiam wam mój pokój. Nie tak, jak daje świat. Ja wam daję.
Jeśli będziemy kochali Jezusa, będziemy zachowali Jego pokój, będziemy bogaci tym pokojem. Nie tak jak świat, nie tak jak ci, którzy szukają władzy. Może kilka przykładów, jak to świat próbuje dać nam pokój. Właśnie, pragnienie bogactwa. Drugi znak pokoju, gdy grupa dominuje innym. Jak bogactwa są niszczone, trwonione przez styl życia. Kiedy eliminuje się osoby ludzkie, ponieważ to nie pasuje nam żyć, to niewygodne. Kiedy są między nami mury. Kiedy jest tyle pieniędzy, by produkować, by produkować broń, a nie ma dość, by biednemu, głodnemu dać chleb. By biednym posłać lekarstwa, stworzyć miejsce pracy i dać możliwość edukacji. To jest świat według pokoju. Pokój według świata, przepraszam. A Jezus mówi o zupełnie innym pokoju. Mówi, że zupełnie inaczej mamy korzystać z Jego pokoju, jak mamy wykorzystać błogosławieństwo Boże. Święty Piotr i inni apostołowie byli szczęśliwi, że mogli być godni cierpieć prześladowanie dla imienia Jezusa. To jest pokój według Chrystusa. Święty Paweł mówi nam, że Jezus jest naszym pokojem, On, który zburzył mur nienawiści między ludźmi, to pokój Jezusa. Święty Paweł zaakceptował, by wszystko stracić, po to, by wygrać Chrystusa, to daje pokój Jezusa. Służyć Jezusowi głodnym, spragnionym, w obcym, temu, kto jest nagi, kto jest chory, który jest uwięziony, prowadzi do szczęścia wiecznego. To pokój według Jezusa. Ten pokój może odnowić oblicze Ziemi, świata i ludzkie serce. I ten pokój Jezusa dał Paulowi de Jericho odwagę, by pokonywać wszystkie trudności, cierpliwość, by znosić te wszystkie upokorzenia i fałszywe oskarżenia. Miana miała pokój serca. Mówiliśmy o darze słowa Jezusa, o darze Ducha Świętego i o darze pokoju. Ktokolwiek przyjmuje te dary z radością, otwartym sercem, staje się zakochany w Jezusie, staje się misjonarzem, staje się bratem i siostrą biednych i instrumentem braterstwa światowego. Błogosławiona Paulina Jericho właśnie z taką była. Ona taką się stała, bo przyjęła dar Boga, dar Jego słowa, dar ducha i dar pokoju. Obyśmy i my chcieli to przyjąć. Amen.